Kolekcja walorów o tematyce papieskiej w dwóch dużych, grubych, introligatorsko wykonanych albumach w kasetach ochronnych. Proszę Państwa, za chwilę je otworzymy, żeby zaprezentować dokładnie zawartość tychże albumów. Widzimy kasety dość duże. Każdy album opisany wewnątrz. Otwórzmy teraz jeszcze ten pierwszy. Ten jest drugi, ten jest pierwszy. Wizyta Jana Pawła II w Polsce, 2 czerwca 1979, czyli pierwsza pielgrzymka. I tutaj z kolejnej pielgrzymki, czyli druga wizyta Jana Pawła. I zobaczmy, co udało się kolekcjonerowi zgromadzić w tych albumach. Przejrzyjmy najpierw pierwszą pielgrzymkę. Ciężki, solidny album. Płótno impregnowane, barwione na czerwono. Introligatorskie wykonanie, tutaj wyklejki z takiego papieru ala aksamitnego, przekładki. Na pierwszej stronie zdjęcie Rzym, 16 października 1978 roku. No to jest zdjęcie ze zdjęcia z podpisem, czyli to nie jest oryginalny podpis. Kolejne zdjęcie, jakieś kartki. Droga do Rzymu Ojca Świętego Jana Pawła, czyli opis wykonany na maszynie, na grubym kartonie. Kilkustronnicowy, bardzo to widać z sercem zrobione. Mapa pielgrzymki, czyli trasa pielgrzymki Ojca Świętego i zdjęcia. Ciężko powiedzieć, co to są za zdjęcia, czy jakieś publiczne, czy takie, które się udało zrobić tej osobie osobiście. Ewidentnie zdjęcia z epoki, kolorowe, ale ten kolor jest właśnie taki charakterystyczny do tamtego okresu, czyli te barwy są jeszcze takie nie współczesne. Zdjęcia z przywitania, format, jak Państwo widzą, duży tych zdjęć. Kolejne zdjęcia, kolejne. Liczne zdjęcia. Nie tylko zdjęcia są w tych albumach. Prezentacja ma na celu pokazanie wszystkiego, co w nich jest. Także strona po stronie zapraszamy. To zdjęcie opisane z tyłu. Katedrze Gnieźnieńskiej, być może inne też są napisane, ciężko powiedzieć, są wklejone tutaj wszystkie, także nie jesteśmy w stanie ich zaprezentować. Proszę bardzo. Najcenniejsze dwa albumy były oferowane w naszej poprzedniej aukcji, natomiast są duże, ciężkie. Kupująca osoba z zagranicy, gdy usłyszała, jaki byłby koszt wysyłki tychże albumów, odstąpiła od zamówienia, także one są oferowane przez nas ponownie, a jednocześnie świetnie wpasowują się obecnie w kolekcję walorów papieskich, które mamy wystawione. Liczne medale z papieżem, czyli taki zbiór tematyczny papieski, więc postanowiliśmy tutaj jeszcze przedstawić te albumy dokładniej, żeby Państwo mogli się zapoznać z tym, co te zdjęcia są liczne. Nie jesteśmy tutaj specjalistami od zdjęć i od tematyki papieskiej, więc nie wiemy, czy to są znane ujęcia, czy może jakieś w pewnej części przynajmniej indywidualne. Oświęcim, prześwięta na terenie obozu zagłady, jeszcze więźniowie w pasjakach, no robią niektóre wrażenia. W tym albumie widzę na razie główne zdjęcia, ale nie tylko na tym to polega. Tutaj naprawdę jest dość dużo medali też, chyba w tym drugim będzie więcej. Na razie przewertujmy tylko zdjęcia. Brak balice, odlot, czyli tutaj jakieś zdjęcie, na które pewnie polował, czekał właściciel tychże albumów. Materystyka poświęcona Janu Pawłowi. Karty FDC, bloczki. Dalej filatelistyka. Dalej. Dalej znaczek, jakiś z tworzywa sztucznego, kartki, ulotki, nie wiem, obrazki i medale. Srebro, miedź, posrebrzany, posrebrzany, czyli jeden medal mamy w srebrze, ten pierwszy. No to medal wart sam w sobie, jeśli srebro to jest około blisko 100 zł z samego kruszcu. Inne standardowe wydania związane z pierwszą pielgrzymką. Być ostrożny, bo ono się... Państwo widzą, lubią wysunąć z tych odpowiedzi przygotowanych. I tutaj duże medale.
coś na końcu. Państwo Watykańskie Panorama. I jeszcze na końcu zdjęcie i cytaty przepisane na maszynie. Cytaty z wypowiedzi, które padły w czasie pierwszej pielgrzymki, patrząc po datach. Tak prezentuje się pierwszy z tych albumów, dokumentujący pierwszą wizytę Jana Pawła II. Zobaczmy, jak wygląda drugi. Drugi zdecydowanie grubszy, cięższy, tu jest więcej medali. 83 rok. Pierwsza rocznica zamachu, pielgrzymka w Fatimie, podziękowanie. To jest zdjęcie. Ważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II, okres od października 78 do czerwiec 73. Z dużym zaangażowaniem robiono te albumy. Tu wycinki prasowe wklejone. Kolejne wycinki prasowe. Ponownie trasa pielgrzymki. I zdjęcia. Wycinki prasowe. Wycinki prasowe. Zdjęcie i wycinek prasowy. Zdjęcie. Zdjęcie z mszy na stadionie dziesięciolecia. Wycinek prasowy u góry. Zdjęcie poniżej. Zdjęcia z mszy w Niepokalanowie. Zdjęcia. Widokówki, wycinek prasowy i zdjęcie, zdjęcia, zdjęcia, zdjęcie, wycinek prasowy, zdjęcie, zdjęcia, zdjęcie, wycinek prasowy, zdjęcie, wycinek prasa, zdjęcie. Zdjęcia, zdjęcia, ponownie zdjęcia, zdjęcie, wycinek prasowy, wycinki prasowe z mszy na Górze Świętej Anny, wycinek, 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 ponownie wycinki, tu też wycinki prasowe, zdjęcia, o, duże zaangażowanie jest włożone w zbudowanie tego albumu, wiele ujęć. Zdjęcie, zdjęcie, wycinki prasowe, zdjęcie, zdjęcie z pożegnania, widokówka z Rzymu, z widokiem na Watykan i część druga tego albumu, filatelistyka. Karty, koperty, może nie karty. Ponownie koperty. Karty. To już widać, że ten temat był szeroko rozpowszechniony. Dopiero albumu pokazuje i przygotowanie również do wydarzenia w postaci różnych emisji, czyli liczne emisje Poczty Polskiej. Tu nawet karta z rzeczywistym obiegiem pocztowym. Kolejne karty tematyczne. Karty. 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 Koperty. Koperty. Oczywiście innego. Udział w wierze eucharystycznej. Papieża Jana Pawła. Beatyfikacja. 83 rok. I ponownie pocztówki. Coś. Karta z obiegiem pocztowym z Rzymu wysłana i medale. Naczyń srebrzony, cała seria. Próbujmy to jakoś, jakoś właśnie tak. Kolejne medale, tym razem mosiąc pozłacany. Seria i kolejne medale plus moneta srebrna, czyli 1000 złotówka z Janem Pawłem, reszta niekruszcowe i na końcu tutaj mamy tombak patynowany i brąz, dwa kolejne medale.
nic. Pielgrzymka, opis pielgrzymki wykonany na grubym kartonie Machinox. System zapisany na trzech kartach. I koniec. Proszę Państwa, tak wyglądają albumy z indywidualnie utworzoną kolekcją, zbiorem odnoszącym się do dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.